Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Husiek. Witajcie w kolejnym odcinku BFA Piąteczki. Słuchajcie, ruszamy dalej. Teraz mamy co? Dostać się do tych comms bunker, do bunkra. Tutaj mamy już typa. Tam mamy na pewno jakiś składzie, ale tam chyba też jeszcze snajper. Nie wiem, czy dobrze widzę. Jakiś typ, albo kierowca, albo snajper, ale chyba kierowca. To mamy jakiegoś chłopa, który uwielbia namioty, chyba. Namiocik sobie stawia. Ten typ też lubi namiocik. Tutaj mamy coś. Tu mamy typa na pewno. Widzę, że ma jakąś snajperkę chyba, bo z daleka sobie obserwuje teren. Tutaj mamy maszt z alarmem i wiem, że tam jeszcze typy są. A przynajmniej co najmniej jeden. Szkoda, że nie mam tej cichej pepeszki, że tak powiem. Jest pojazd, okej. Okay. To mamy wejście. Kurde, nie wiem, pasowałoby mi pierw wyłączyć ten alarm. Tak, dla bezpieczeństwa. Bo obawiam się, że alarm zrobi najwięcej, jeżeli zacznie. A tutaj nie, znaczy to... Teoretycznie można by było użyć... Aha, nie mam już tego. Pancerfausta. O, shit. Myślałem, że będę mógł użyć snajperki taktycznej wieloosobowej, ale niestety... Ale czekajcie, tam... Aha, dobra, tak, mamy zero. Shit. Ale czekajcie, tu powinny być jakieś te... Amo. Jest snajperka wieloosobowa. I może tą snajperkę bym sobie zamienił. Ołki dołki. Grunt, że mamy snajperka wieloosobowa, więc jest git. Przydałby tu się jakiś nóż dorzucaj na przykład, albo coś takiego. Taktycznego jeszcze. Słyszę jakieś głosy. Oj, tu jest typon. Czekaj, jak go mogę w ogóle jakoś zajść. Cicha, cicha, cicha. MP40. Oga, tą MP40. Ja to wolę już to. Dobra, teraz pasuje tam wejście. Alarm jest wyłączony. Więc już jest easy peasy. Znaczy easy peasy. Kurde. Że mnie tu nie zauważył, Holender jasny. No dobra, on tyłem stoi. Dobra, już jestem. Oczywiście telefony standardowo. Dobra. Już było wejście. O, nie. Jak tam teraz wejść? Oni już by tam chcieli zalukać. Ja pierdziulam. I tak będę musiał tam się pojawić. Jasny event. Holy moly. To chyba... To ich naprawdę trzeba chyba kabababam. Tam jeszcze są jakieś typy. Jezu, ile tu jest. A jeszcze nie wiadomo ile w bunkrze.
tak. Ewentualnie snajperka wieloosobowa. Dobra, niech tu włażą. O nie. O nie. Szybko reload, dziękuję. Wypad. Jak tu wszystkich wybije? Pięknie. Skąd tu tak walą? Reloading. Dobrze, pięknie. Dead body. Skurczybyki. Czy ten się tutaj wyłonił za tych jakichś, nie wiem, skrzynek. Jeszcze ktoś chętny? Ty, to patrz co tu jest. Oho. Kabom. Aż co zobacz. Fajny granatniczek. Drüben verdammt, tak, ja. Gdzieś z góry jeszcze ładują. A stamtąd. Staram się zregenerować. Regeneration. O. Chyba byłoby na tyle. Ha, jest moja broń. Jesus, ha, jest moja broń. No. No i co? I patrzcie, kurde, zaciupkali mi broń. Sobie wezmę tą. Trudno się mówi. Tu jeszcze ktoś jest. Wiecie jak on brzmi? Jak Ratzinger. Okej. No nie no, radiostacja serio? Barbara Bridger to HMS Sussex, can you hear me? Hello? We'll need an evacuation, so... You know... Just... Don't leave us behind. To nawet to było easy. Teraz mamy zinfiltrować garnizon. W village. No to wychodzi. A tą wioskę mamy. No kawał drogi, 400 metrów. O, jaka dętka poszła. Chłop się nawet nie spodziewał. A tu chłopa tak otukują. Czekajcie, bo tu gdzieś powinno być amo. No i jest amo. Nie, tutaj mamy. O, nie, to ja wolę snajperkę wieloosobową.
I to sobie wezmę. O, jest jamo. Chyba pojadę tutaj w Village samochodem, no bo co, będę jechał z buta? Czy będę jechał z buta, będę szedł z buta? Ale czekaj, ja bym chciał się wsiąść po stronie kierowcy. Halo. Dobra. Czyli 500 metrów prawie. Mamy to pod górę. Jedzie, grunt, że jedzie. To jedzie tutaj? Jednak nie jedzie. Oh my god. Wow. Co nie wyjedzie? Dobry koń to im po błocie przejedzie. Upsi. O nie! O fucking. Ajajajajaj. Ty Jurzek nie wiedział, że jeszcze za mnie samoloty będą polować teraz. To jest bardzo złe, to jest bardzo złe. No dobrze. Gornicę mam dalej. Tego sobie wezmę, to sobie wezmę. Snajperki nie potrzebuję. To ja może pójdę z buta jednak. Ale pytanie, czy te... Tam są samoloty, idzie. Ale skąd on widzieć? Chyba, że jak sobie jechałem, nie? To od razu... To pasowało być jakimś takim, nie wiem, lasem, ale tu w sumie lasu nie ma. Może ten samochód ich przyciągnął, nie? Leci. O, blisko. So close. Ale grunt, że to... Mamma mia. Tam były te... Fajne są tu ogólnie mapy. Megaśne. Fajne, duże, rozległe. Ja w tej wiosce pamiętam byłem, bo jak już tam... Ja rozpocząłem kiedyś BF-a. Tutaj mamy alarm, pasowałoby go wyłączyć. To powiem wam, że chyba w tej wiosce tutaj było najwięcej do ustrzelenia. Było od groma. Gdzie ten alarm był? Tu. Tam jest składnica broni. A to by pusto było. A pewnie dopiero się zrespią. Co mnie zastanawiało to, czy są aligatory. Ale ray tracing fajnie wygląda. Muszę przyznać. Destroy radar fac... Ty czekaj! Need to shut down those radar stations. Czujesz to? Mamy tu jeszcze te radary. I tak mamy jeszcze radary, to wystarczy tylko kabom i kabom. Kurde, bardziej pasowało, do tego mam blisko. Pasowałoby tamtego ustrzelić. Więc w takim widzę trochę niefortunnym miejscu. No właśnie. Też może by mi trafił stąd. Wiem. Typerka taktyczna. Kurde, no. Ciężko powiedzieć, czy by se tam trafił, czy by se tam nie trafił. Ten też się może zrobić ryzyk fizyk, nie? No dobra, dawaj. Gdzieś tyle. Bang! Trochę wyżej nawet.
Trochę wyżej, trochę wyżej. O, jest zdecydowanie wyżej. Bęk! Chyba nie za bardzo. I to był błąd. Czy błąd nie błąd? Takim oto sposobem oni wiedzą, że rzech tu jest. O, jeszcze alarm. Oh my god, mamma mia. Sakra ble. Coż to było? Czyżby mieli też snajperki wieloosobowe? No szajse, szajse. Holy moly. Jaj karamba. To nie był dobry pomysł. Auto famo? Really? Ale w sumie jakbym ich zabił tutaj. Ohoho! Snajperka poszła. Wieloosobowa oczywiście. Cóż on to miał? O, jakiś ten nalot. Mam jeszcze tą? Kurde, pasowałoby. Aj. Próbuję podejść bliżej do tego ustrojstwa. Od tamtej strony. Spróbuję z tego granatnika, czy co to tam mam. Kuźwa. Może tu będzie jakaś snajperka wieloosobowa, to bym tam pipnął tym. Nice. Ja już tu jestem. Nie, sorry, to to. Kurwa, czemu to nie chce wybuchać? Ustrojstwo pieprzone. Jest!
Rendezvous with Mason teraz. Teraz po prostu zwyczajnie trzeba spindolić 200 metrów w tamtym kierunku. To ja przysłowie opowiem, spindalam. O, jest jeszcze pojazd. Tylko, że pytanie, czy pojazd... Nieważne. Powiem tak. Nie było najgorzej. Spadłowa, won mi sąd. Bdlak jedny. Chyba udało się. Chyba się udało. Ho, ho, ho. To w sumie dobrze, nawet nie musiałem wchodzić, tak? A się udało, zarąbiście. Some serious damage down here. Oh yeah. Yeah, look. I got bandages and stuff. That's good, son. That's really good. I'm taking care of you. All right? It's all gonna be fine. They've radioed a boat to come and get us. You did well. I radioed a boat. No. No, 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 no. Jesus Christ. You have just told every cunt of an Iron Cross exactly where we are. Oh my God. You're useless. I fucking know that, don't I? I did roll those regs on myself, all right? Yeah, well, no surprise there. I did it with me dad. He should always use this just like you, and he fucked off and let me take him to four for it. No, listen to me, you're not you... Oh, yeah. You're not useless. Why do you think that I recruited you for in the first fucking place? No idea. Because you're a trier. Like them banks you tried to rob. Even though you fucked up, you kept trying. And what good's that now? They're not coming for us, are they? This is war, son. We fight one battle and then we fight another one until it's done. What are you gonna do? Feel sorry for yourself and just fucking lay down and die? Or are you Billy Bridger, a trier? Yeah, I suppose. I can't hear you! Yes! I am. Oh, Billy fucking Bridger! Good boy, that's what I want to hear. Right, how about you join your old mate and we go and kill a load of sauerkraut munchers? Yes, please. Co to taki drop FPS-ów? Co to było? That infantry will be here any second. Dobra. Widzimy się, słuchajcie, w następnym odcinku. Dzięki za uwagę. Do następnego.